Adwent na serio. 28 listopada. Kościół i jego biblijne obrazy. Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich krańców ziem, aby utworzyć z nich wspólnotę tych wszystkich, którzy przez wiarę i chrzest stają się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i świątynią Ducha Świętego. W Piśmie Świętym znajdujemy liczne obrazy powiązane z sobą, za pośrednictwem których ukazywana jest tajemnica Kościoła. Stary Testament preferuje obrazy powiązane z ideą ludu Bożego. W Nowym Testamencie są to obrazy ukazujące Chrystusa jako głowę tego ludu, który jest jego ciałem, i nawiązują do życia pasterskiego, owczarnia, trzoda, owce, rolnictwa, rola uprawna, drzewo oliwne, winnica, budownictwa, mieszkanie, skała, świątynia, życia rodzinnego, oblubienica, matka, rodzina. Mówię to dlatego, żebyś nigdy nie wahał się uciekać do Kościoła. Zostań w Kościele, a Kościół cię nie zdradzi. A jeśli uciekasz z Kościoła, Kościół nie ponosi winy. Gdy bowiem będziesz wewnątrz, wilk nie wejdzie. Jeśli zaś wyjdziesz, zwierz cię pochwyci, ale niewinna temu zagroda, tylko twoja małoduszność. Święty Jan Chryzostom. Słowo Kościół oznacza zwołanie. Oznacza osoby, które zostały przez Boga zwołane do jednej wspólnoty. Widzimy to doskonale, kiedy na niedzielne nabożeństwa udają się osoby ze swoich domów, ze swoich miejsc zamieszkania. Wszyscy zmierzają w jednym kierunku. Właśnie czują się zwołani. Czują się zgromadzeniem zebranym wokół Jezusa Chrystusa. Kościół to zgromadzenie nie tylko fizyczne, przestrzenne, ale również każdy z nas przychodzi do Kościoła ze swojej konkretnej sytuacji życiowej, ze swojego doświadczenia, z tego, co przeżywa, z tego, co jest powodem jego radości czy smutku. To jest bardzo ważne, aby zawsze, kiedy przychodzimy do Kościoła, aby przedstawiać Panu Bogu to, co przeżywamy, to, jacy jesteśmy. W Piśmie Świętym spotykamy różne obrazy określające Kościół. Na pewno jest to lud Boży, na czele którego stoi Chrystus jako głowa, ten, który idzie jako pierwszy. Jest bardzo ważne, aby czuć się częścią tego ludu Bożego, że ja nie jestem w tej wspólnocie sam, ale że są ze mną moi bracia i siostry, którzy również przeżywają swoje radości i smutki, i wszyscy razem idziemy z tym naszym życiem właśnie do Jezusa Chrystusa. Myślę, że w Polsce powinniśmy być wdzięczni za Kościół, za to, że jest tak bardzo dostępny, że tak blisko nas mamy możliwość skorzystania z mszy świętej, przyjęcia komunii, przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania. Są miejsca w świecie, gdzie kapłani mają pod opieką dziesiątki kaplic, do których dojeżdżają raz na jakiś czas, aby tam celebrować sakramenty. My w Polsce, dzięki Bogu, dzięki temu, że mamy też powołania kapłańskie i zakonne, mamy ten dostęp ułatwiony. Dlatego dzisiaj dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy wszyscy we wspólnocie Kościoła od początku Chrztu Świętego. Oczywiście, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy zmieniamy miejsca zamieszkania, studiujemy, pracujemy, często zmieniamy nasze parafie, ale nigdy nie traćmy kontaktu z Kościołem, nie traćmy kontaktu z Chrystusem, z sakramentami, z modlitwą. Szukajmy Kościoła, szukajmy tej przestrzeni, w której będziemy mogli, czy to w ciszy, czy we wspólnym celebrowaniu liturgii, uwielbiać Boga.